Cześć, tu Olo. Rozmawiając o nożach, nie da się ominąć tematu sznurków, czyli u nas ostatnio bardzo popularnego paracordu 550. Jest to wojskowa linka, o której poczytacie sobie na Wikipedii. U nas jest ostatnio bardzo często stosowana przez naszych survivalowców i innych bushcraftowców do tego, aby sobie radzić w terenie z budową od prostych rzeczy poprzez całe obozy, tak naprawdę, jakieś tam szałasy, inne takie cuda. Warto taką linkę mieć zawsze przy sobie, bo nigdy nie wiadomo, do czego się nam może przydać. Stąd rozwinęła się taka idea robienia takich różnych wynalazków na rękę. W każdej takiej bransolecie możemy znaleźć około nawet do 5 metrów sznurka. Więc jest to fajne, przydatne. Raczej nie będziemy czegoś takiego nosić w kieszeni, więc to jest bardzo fajna forma do tego, żeby przenosić ze sobą taki kawałeczek, zapas takiej linki, która jest naprawdę bardzo, bardzo mocna, bardzo odporna. Ja chciałem, nie będę Wam tutaj przynudzał na ten temat, do czego to służy i tak dalej. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że często dobierając jakiś fajny kawałek sznurka do noża, tak naprawdę podnosimy wartość wizualną tego noża i łatwiej nam jest go na przykład dobywać z kieszeni, bo jeżeli mamy nóż w kieszeni, a ten sznurek wystaje nam na zewnątrz, do tego jakiś głęboki klips czy coś w tym stylu, to po prostu wyciągając za ten sznurek nóż, szybciej go po prostu dobywamy. Dodatkowo, jeżeli ten sznurek jest też jakiś jaskrawy, ma jakiś jaskrawy kolor, a ten nóż nam wypadnie gdzieś w trawie, w lesie łatwiej go na pewno znajdziemy szybciej niż bez tego sznurka. Chciałem Wam też tutaj parę takich patentów sprzedać na temat robienia takich bransolet i innych takich tutaj tych węzłów. To sobie poczytacie akurat, pooglądacie sobie na YouTubie, tam wrzucę pod filmem parę linków do ciekawych węzłów, które warto po prostu się nauczyć. No ale chciałem Wam też powiedzieć o tym, że ten sznur, który u nas jest sprzedawany, czy tam na AliExpress, tak naprawdę z paracordem nie ma nic wspólnego. Mimo tego, że jest tutaj te 7 rdzeni, czasami możemy też spotkać innego typu, który ma 9 rdzeni, ten sznurek jest naprawdę biedny, jeżeli chodzi o tą grubość, o porównanie go do oryginału. Jest o wiele cieńszy. Warto też spytać sprzedawcę przed zakupem, czy ten sznurek jest płaski, czy jest okrągły. Czy tam innych ludzi, którzy kupili, jest taka opcja do tego, żeby zadać takie pytanie. I czasami bywa tak, że jeden sznurek kupiony u tego samego sprzedawcy będzie okrągły, inny będzie po prostu płaski. Więc musicie brać to pod uwagę. Mimo tego, że ten sznurek na AliExpress jest tak naprawdę najtańszy, zresztą jak wszystko. Ale tu chciałem Wam powiedzieć też o tym, co ostatnio u nas zakupiłem w Polsce. Jest taka sieć sklepów Action. Jest to bodajże holenderska marka. Oni też sprzedają chińszczyznę, no ale taką trochę lepszą jakby chińszczyznę. I zobaczcie, co tutaj w środku się znajduje. W tym sznurku od nich kupiony. Jest sprzedawany 15 metrów w takich motkach za około 8 zł. 7-8 zł i po przecięciu dostajemy coś takiego. W środku jest są też te włókna, ale one nie są splecione. Nie są splecione i są różnokolorowe, bo zdaje się tutaj w tym motku mamy troszkę inne kolory, jest więcej takich, mamy nawet niebieski, więc mam akurat trzy te motki, jeżeli chodzi o kolorystykę i wszystkie są tak samo zbudowane, że tak powiem. Czyli na górze mamy taki dosyć gruby, mocny oplot. Coś, czego brakuje. Ten oplot jest dosyć sztywny w porównaniu do tych chińskich, który jest bardzo miękki. Ten oplot jest naprawdę wytrzymały, fajny, gruby. Czuć, że to jest coś porządnego. A w środku właśnie mamy te włókienka. I robiąc jakieś tam węzły z tych noży, znaczy z tych sznurków, produkując sobie jakieś takie bransolety, inne takie cuda, może nam to ciężko troszkę iść, ponieważ ten sznurek jest gruby, sztywny i ta bransoleta po wykonaniu też będzie taka gruba, sztywna. Ale na to też jest patent, wystarczy tą bransoletę po prostu wyprać w mydle takim do rąk, wyprać, zostawić to mydło
na paręnaście minut, żeby ono sobie tam wchłonęło w te włókna. Później to wypłukać na słońce i ta bransoleta jest o wiele miększa. Warto też taką bransoletę potraktować impregnatem. Impregnatem do skóry bądź do innych tkanin technicznych. Są też takie impregnaty do Gore-Texu i innych takich rzeczy. Po to tylko, żeby zamknąć te włókna, żeby one nie łapały nam brudu. Bo często właśnie przy takich jaśniejszych ta bransoleta była właśnie prana, ale ona tutaj już ma takie zabrudzenia, już tego nie usunę. Coś robiłem, nie wiem, przy samochodzie chyba i gdzieś łapę wsadziłem i po prostu troszkę się pobrudziła. No duża część tego brudu zeszła po tym praniu, no ale jednak część została. I gdybym wcześniej na przykład zabezpieczył sobie takim zwykłym impregnatem do butów, kupionym w każdym takim sklepie z obuwniczym, za parę groszy, gdybym to zabezpieczył, na pewno tego syfu by mniej się dostało. Jeszcze dosyć ciekawym patentem jest to, na przykład, jeżeli chodzi o noże, robiąc jakiś taki węzeł krótki, może dochodzić do tego, że po prostu ten węzeł będzie nam się rozwiązywał, że on się będzie nam rozwiązywał. Warto wtedy tutaj na przykład w takie strategiczne miejsca, nie wiem czy to widać akurat tutaj, kapnąć troszkę super glue, troszkę kleju. Ten klej tutaj nam złapie to tworzywo sztuczne, rozpuści w tych miejscach co potrzeba, zwiąże te włókna ze sobą i ten węzeł już jest praktycznie nierozwiązywalny. On już tutaj nam, prędzej tutaj ta linka się przetrze na tych otworach, niż ten węzeł po prostu nam tutaj puści, więc polecam taki zabieg zrobić. Jeżeli nie macie sznurka w domu, nie musicie go specjalnie kupować. Tutaj na przykład przy tym nożu wykorzystałem kawałek fajnej sznurówki z butów, które już gdzieś tam schodziłem i została mi taka fajna, super sznurówka. Ten sznureczek jest troszkę cieńszy, ale dosyć fajnie wygląda i dosyć fajnie pasuje moim zdaniem do akurat tego kozika, więc postanowiłem go wykorzystać, więc nie wyrzucajcie starych butów w całości, jeżeli macie coś fajnego do odzyskania, zwłaszcza sznurówki takie dosyć w dobrym stanie, to warto po prostu wykorzystać je jeszcze. Ten sznurek jest tworzywa sztucznego, więc on na przykład po takim jakimś zmechaceniu, nacięciu czy coś takiego, można to przypalić zapalniczką, delikatnie zasklepić i tutaj on będzie dalej w użytku, więc takie uszkodzenia mechaniczne jakieś są bardzo łatwo naprawialne, jeżeli o to chodzi. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć o tych sznurkach? Te bransolety robi się bardzo fajnie, bardzo szybko. To jest dosyć tania robota, a widziałem na sieci duże sklepy, jakieś survivalowe sprzedają to za całkiem duże pieniądze i moim zdaniem nie warto kupować, łatwiej to samemu zrobić. To jest też bardzo fajny podarunek dla jakiegoś tam naszego koleżki, koleżanki. Coś takiego, co to jest niebanalne. To jest coś, co my możemy sami zrobić. Podarować takiej osobie, to nas dużo nie kosztuje, bo wykonanie takiej bransolety dla kogoś wprawionego to jest około 15 do 20 minut. No a dla takiego świeżaczka to jest troszkę dłużej. To jest nawet do godziny no ale tak jak mówię, warto, fajna sprawa, fajne zabicie czasu, fajne węzły, fajnych węzłów można się nauczyć. Tam wrzucę wam parę linków w opisie filmu, żebyście sobie mogli prześledzić, jak to się robi. To nie jest nic skomplikowanego, zacznijcie od czegoś prostego, tak jak tutaj ten wąż, później jakaś taka kobra czy coś w tym stylu, później może coś bardziej zaawansowanego, ja tutaj właśnie zacząłem. Także polecam wam zabawę, poćwiczcie najpierw na takich zwykłych sznurkach, czy to wam leży, żeby specjalnie nie naciągać się na koszty i zakupić masy sznurków, które po prostu będą leżeć, bo to nie będzie wasz konik, że tak powiem. To tyle o tym. Do zobaczenia.